Dzień dobry wieczór, kochani. Tak słyszałem, że mówią youtuberzy. No więc kochani, dzisiaj chciałbym cofnąć się w czasie do początków tworzenia się Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. A dokładnie powiedzieć parę słów o księdze Lehiego. Kronice, która miała początkowo być pierwszą częścią Księgi Mormona. Tak się jednak nie stało. Chciałbym powiedzieć parę słów o tym, jak to się stało, że księga ta zaginęła. W tym wideo za cel stawiam sobie odpowiedzenie na trzy pytania. Po pierwsze, czym była Księga Lehiego i jak to się stało, że księga ta przepadła? Po drugie, co wiemy o jej zawartości? I po trzecie, choć to może zabrzmieć dość paradoksalnie, jak wypadek utracenia tej księgi i wydarzenia wokół tego niefortunnego incydentu dobitnie świadczą o autentyczności Księgi Mormona i jej przekazu. Zaczynamy! The record was translated by the gift and power of God. It was published as the Book of Mormon. It is a witness to all the world that Jesus is the Christ. Are you still determined to organize this church of yours? The Lord has commanded it. But it is not my church. It is His. It is the Church of Jesus Christ. Mr. Smith, forgive the intrusion, but I wonder, could you tell me more about that book? Yes. Yes, I could. Według dostępnego dziś źródła z Księgi Mormona, to znaczy pierwszej księdze Nefiego, która teraz jest pierwszą kroniką Księgi Mormona, a także dzięki przyjaciołom i krewnym zaangażowanym w przekład treści Złotych Płyt, możemy się dowiedzieć, że księga ta mówiła o powołaniu proroka Lehiego przez Boga około 600 roku przed naszą erą. Mówiła ona także o wizjach Lehiego, zwyczajach żydowskich tamtych czasów i zawierała proroctwo Lehiego o rychłym zdobyciu Jerozolimy. Jak to się stało, że Księga Lehiego nigdy nie trafiła do pism kanonicznych Kościoła? Stało się to za sprawą działań Lucy Harris, która była żoną Martina Harrisa, jednego ze skrybów proroka Józefa Smitha. W napisanej przez siebie biografii Józefa Smitha matka proroka, Lucy Mack Smith, wspominała panią Harris jako osobę przedsiębiorczą, rezolutną, ale też niebywale wścibską. Lucy Harris nigdy nie dawała wiary w prorocką misję Józefa. W tej samej publikacji Lucy Smith wspominała Martina Harrisa jako również człowieka bardzo twardo stąpającego po ziemi i mocno przedsiębiorczego. Ja jednak nie bardzo wierzyłbym w tę życzliwą opinię matki proroka. Co więcej, według mojego researchu Martin Harris był człowiekiem niezwykle wręcz zewnątrzsterownym. A co za tym idzie, prawie w każdym aspekcie swojego życia zależnym od żony.
Nie muszę w tym miejscu chyba dodawać, że małżeństwo to parę lat później skończyło się dość spektakularnym rozwodem. Martin, przekonywany przez żonę, szybko namówił Józefa na wypożyczenie 116 stron tłumaczenia księgi Lechiego. Jak czytamy w biograficznej publikacji Święci, dostępnej również w języku polskim, opowiadającej o losach pierwszych członków Kościoła, nie wiedząc, co ma zrobić, Józef modlił się o wskazówki i Pan powiedział mu, żeby nie dawał tłumaczenia Martinowi. Martin jednak był przekonany, że pokazany żonie tekst odmieni jej nastawienie i błagał, by Józef zapytał Boga jeszcze raz. Józef to zrobił, odpowiedź była ta sama. Martin nalegał jednak, by Józef zapytał po raz trzeci i wtedy Bóg pozwolił im zrobić, co chcieli. Józef powiedział Martinowi, że może wziąć tłumaczenie na 2 tygodnie, jeśli zobowiąże się je trzymać pod kluczem i pokazać tylko kilku członkom rodziny. Martin obiecał, że tak zrobi i pojechał do Palmyry z rękopisem. W dzień po wyjeździe Martina Emma przeżyła bardzo trudny poród i urodziła chłopca. Dziecko było słabe i chorowite i wkrótce zmarło. Męka porodu wyczerpała Emmę fizycznie i przebiła ją emocjonalnie. Przez pewien czas istniało ryzyko, że ona także umrze. Józef opiekował się nią, nie oddalając się od niej na dłużej. Po 2 tygodniach stan Emmy zaczął się poprawiać. Jej myśli krążyły wokół osoby Martina i rękopisu. Czuję się taka niespokojna, mówiła Józefowi, że nie odpocznę i nie poczuję się dobrze, dopóki nie dowiem się, co pan Harris robi z tym rękopisem. Wkrótce Józef udał się do swoich rodziców, do Manchester, żeby ich odwiedzić, ale też spotkać się z Martinem w sprawie 116 wypożyczonych stron. Martin następnego dnia przyszedł do państwa Smithów na proszone śniadanie, przy czym bardzo się spóźniał. Kiedy w końcu dotarł na miejsce, rękopisu nie miał. Stało się to, czego wszyscy się obawiali. Lucy Harris pozbyła się skutecznie rękopisu tłumaczenia księgi Lechiego. O mój Boże, jęknął Józef, zaciskając pięści. Wszystko stracone. Rękopis nigdy się nie odnalazł. Mimo to dzieło moje rozprzestrzeni się, bo skoro wiedza o Zbawicielu dotarła do świata przez świadectwo Żydów, to i wiedza o Zbawicielu dotrze do mego ludu. I do Nefitów, i Jakubitów, i Józefitów, i Zoramitów poprzez świadectwo ich ojców. I świadectwo to dotrze do Lamanitów, i Lemuelitów, i Izmaelitów, którzy zmarnieli w niewierze przez niegodziwość swoich ojców, którym Pan dozwolił zniszczyć ich braci, Nefitów, z powodu ich niegodziwości i obrzydliwych występków. I w tym właśnie celu zachowano te płyty zawierające zapisy, aby wypełniły się obietnice Pana, które dał swemu ludowi. I aby Lamanici doszli do wiedzy o swych ojcach i aby poznali obietnicę Pana, aby uwierzyli w Ewangelię i polegali na zasługach Jezusa Chrystusa i dostąpili chwały poprzez wiarę w Jego imię i przez pokutę swą zostali zbawieni. Amen. Są to słowa zaczerpnięte z Doktryny i Przymierza, a dokładniej ich sekcji 3. Objawienie to otrzymał Józef Smith w Harmony w lipcu 1828 roku z wyraźną sugestią, by nie zaprzestawał swojej pracy. Objawienie to uśmierzyło niepokoje i konflikty, które przez pewien czas po, nazwijmy to, akcji z panią Harris zaistniały w rodzinie Smithów i wśród ich bliskich. Oliver Cowdery i Emma Smith, żona proroka, pomagali Józefowi w dalszej pracy nad tłumaczeniem złotych płyt. Dlaczego wrócili do dzieła? Uwierzyli. Mieli wystarczająco dużo przesłanek, by mieć potrzebną wiarę w Bożą sprawę. Spośród informacji zebranych w artykule 7 rzeczy, które wiemy z zaginionych 116 stron Księgi Mormona, autorstwa historyka Kościoła Dona Bradleya, ja chciałbym zwrócić uwagę na 4, które uważam za kluczowe. Po pierwsze, Józef i Emma pracowali razem, jako mąż i żona, nad pierwszą częścią tłumaczenia. Od dawna wiadomo, że tłumaczenie spisywała Emma. Korzystając ze szczegółów, które podała w wywiadach, możemy teraz zidentyfikować, którą część tekstu pisała.
Emma podała, że kiedy pisała dla Józefa, ten nie umiał wymówić słowa Saria, imienia małżonki Lechiego, i był zszokowany, gdy odkrył, że Jerozolima miała mury. Ponieważ obecność imienia Saria, jak i wzmianki o murach Jerozolimy pojawiają się wcześniej w Księdze Mormona i ponieważ wiemy z pisma ręcznego w oryginalnym rękopisie Księgi Mormona, że Emma nie spisywała tłumaczenia tekstu pierwszej Księgi Nefiego, która dziś jest pierwszą kroniką Księgi Mormona, oznacza to, że Emma pomagała Józefowi na początku historii Lechiego w przekładzie na angielski zaginionych 116 stron i tym samym była jego pierwszym skrybą w pracy nad tłumaczeniem Złotych Płyt. Po drugie, Martin Harris, który również pracował z Józefem nad tłumaczeniem Księgi Lechiego, wiele poświęcił dla tego dzieła. Przegapił chociażby ślub swojej córki, a także zaniedbał jeden sezon pracy na swojej farmie. Martin był pod wystarczającym wrażeniem wagi i świętości rękopisu, który transkrybował. Po trzecie, Izmael był z pokolenia Efraima. Józef Smith Senior, ojciec proroka, zresztą nie tylko on, opowiadał, że bohater początku Księgi Mormona, Izmael, był z żydowskiego pokolenia Efraima. Tej informacji nie ma nigdzie indziej w Księdze Mormona. Ta informacja pochodziła z zaginionej Księgi Lechiego. Kim był Izmael? Pierwsza Księga Nefiego zaświadcza, że w ucieczce z Jerozolimy rodzinie i sługom Lechiego towarzyszył także Izmael, oddany przyjaciel Lechiego wraz ze swoimi krewnymi. Córki Izmaela poślubiają w toku rozwoju wydarzeń synów Lechiego, ale synowie Izmaela przyłączają się do niepokornych synów Lechiego, Lamana i Lemuela, w buncie przeciwko Nefiemu, swemu bratu. Izmael umiera na pustyni i zostaje pochowany w Nachom, miejscu na południu Półwyspu Arabskiego. Istnienie Nachom było wyśmiewane w XIX i XX wieku przez środowiska akademickie, gdyż jedynie Księga Mormona mówiła o istnieniu takiej lokalizacji. Niestety wielu z uczonych musiały bardzo zrzednąć minę, gdy w 1978 roku odkryto i zbadano kamienny cokół w miejscu lokalizacji Nachom podanym przez Księgę Mormona, z wyrytą nazwą miejsca taką, jaką podawała księga. Temat Nachom prosi się jednakże o osobne wideo. Po czwarte, według artykułu Bradley'a, wyzwolenie Lechiego od zniszczenia Jerozolimy nastąpiło podczas żydowskiej uczty, która symbolizowała odkupienie świata przez Mesjasza. W swoim wywiadzie z 1830 roku Józef Smith Senior opisał wielką ucztę, święto w Jerozolimie w czasie opuszczenia Jerozolimy przez Lechiego i podał to jako przyczynę upicia się śmiertelnego wroga Lechiego, Labana. Z relacji Nefiego, opisanej w dziś dostępnej pierwszej księdze Księgi Mormona, dowiadujemy się po prostu, że Laban był pijany. Dowiadujemy się też, że Laban wyszedł w nocy ze starszyzną Żydów. Warto celem konkluzji odpowiedzieć sobie na trudne i często unikane pytanie, jak wypadek utracenia Księgi Lechiego i wydarzenia wśród tego niefortunnego incydentu świadczą o prawdziwości i autentyczności przesłania Księgi Mormona jako dzieła. Niezwykła wola Józefa Smitha oraz niezależna determinacja jego rodziny i przyjaciół świadczą o ogromnej wadze tłumaczenia Księgi Mormona oraz o tym, że ta praca była również ważna dla nich. Po drugie, tłumaczenie Księgi Lechiego ujawniło po stronie proroka Józefa Smitha, jak również późniejsze wypadki w jego życiu, wielką ignorancję, jeśli chodzi o znajomość Starego Testamentu i wymawiania znanych dobrze środowiskom żydowskim, chrześcijańskim, hebrajskich imion. Nawiasem mówiąc, muszę dodać, że problem z wymówieniem imienia Sari nie był wcale odosobniony. Również potem, jak wspominali skrybowie Józefa,
po jego śmierci, podobne wpadki proroka wielokrotnie jeszcze miały miejsce. Ignorancja Józefa, nieznajomość historii i jego żałosne wpadki językowe potwierdzają dobitnie, że Księga Mormona nie była jego wymysłem oraz że nie miał żadnych kompetencji, by ukuć taką mistyfikację. Warto wspomnieć zabawną informację, którą przekazała Emma, a która trafiła do biografii proroka pod tytułem Święci. Iż Józef miał problemy z napisaniem składnego listu, a teraz Emma siedziała godzinami słuchając, jak dyktuje on tekst bez pomocy jakiejkolwiek książki czy rękopisu. Wiedziała, że tylko Bóg mógł natchnąć Józefa tłumaczeniem takim, jak to. Koniec cytatu. Po trzecie, szczegóły z relacji Lehiego pozwalają nam zidentyfikować święto wspomniane tylko w pierwszej księdze Nefiego oraz jego związek z odkupieńczym dziełem wyczekiwanego przez Żydów Zbawiciela. W tym świetle pierwsza kronika, zaginiona kronika Księgi Mormona dotycząca wyzwolenia Lehiego jest typem odkupienia świata, wokół którego oscyluje treść całej Księgi Mormona. Powiem tak, od samego początku, od Księgi Lehiego, Księga Mormona jest potężnym świadectwem o Jezusie Chrystusie. I te słowa zostawiam na koniec, w święte imię Zbawiciela. Amen.